Cześć kochani! Przy trójce dzieci przetestowałam bardzo dużo różnych akcesoriów, gadżetów, które mają pomóc mamom, rodzicom właściwie, pomóc przy wychowywaniu dzieci. I dużo z tych rzeczy jest na mojej już takiej liście totalnie nieprzydatnych, niepraktycznych, takich tylko designerskich jakichś produktów, które w ogóle nie wiadomo po co są i dla kogo są. I tak jak, nie wiem, jakieś kaski, czy jakieś poduszki do tego, żeby dziecku się nic nie stało, jak upadnie i sąsiad właśnie wierci. Mogę tutaj wymieniać i wymieniać rzeczy, które są po prostu moim zdaniem nieprzydatne i niepraktyczne. I gdzieś na tej liście, na samym początku, znajdował się kosz Mojżesza. Ale przy trzecim dziecku okazało się, że kosz Mojżesza wrócił z tej czarnej listy i że okazało się, że jest przydatny, bardzo przydatny i używamy go na co dzień. Konkrety. Co to w ogóle jest kosz Mojżesza? Bo jak mój Grzesiek się dowiedział, że będziemy coś takiego kupować, to zrobił takie wielkie oczy i tak... Nie, no chyba żartujesz. Co to w ogóle jest? Nie wiem, czy dzisiaj wam nakręcę ten odcinek, bo sąsiad musi cały czas wiercić. Już któryś raz nagrywam, już mam dosyć. Ale no mam nadzieję, że się uda. O, jest cisza. To konkrety. Co to jest ten kosz Mojżesza? Kosz Mojżesza to jest takie łóżeczko na pierwsze miesiące dziecka. Po co to i dlaczego nienormalne łóżeczko, tylko kosz Mojżesza? Producenci takich koszy polecają je ze względu na to, że po pierwsze one mają sprawić, że dziecko będzie takie w tym otulone, więc takie bezpieczne i że będzie się czuło w takim łóżeczku dobrze. Poza tym nie ma problemu, że są gdzieś jakieś szczebelki, że dziecko może sobie gdzieś tam zrobić krzywdę, tak jak w standardowym łóżeczku, że jest to lekkie, więc można to przenieść. Kosz składa się z dwóch takich podstawowych części, czyli z tej części tutaj tego kosza i takiego stelaża, ale zamiast stelaża może być też u niektórych producentów kołyska. W zestawie tutaj była też jeszcze taka poduszeczka, to jest, od razu wam powiem, o, gdyby ktoś szukał dokładnie tego, to tutaj macie, to jest chyba firma, z tego co kojarzę. I do tego jest taki baldachim, tylko powiem szczerze, ponieważ ja go ani razu nie używałam, to ja nie pamiętam nawet jak to się przykręcało, bo tutaj to się przykręcało, ten baldachim do tego, o... I tak to wyglądało, to mówię, to jest jedyna taki element, można powiedzieć, jeszcze taki dekoracyjny tego całego kosza. Ten cały stelaż jest wyłożony takim materiałem miękkim, ale takim ocieplanym, więc to jest dosyć miłe. Na to jest taki pokrowiec, no można powiedzieć, prześcieradełko. Tu w środku jest taki materacyk. W zestawie też do tego. No i tutaj to już resztę to już, no to już każdy indywidualnie może sobie położyć, prawda, jeszcze jakieś tam dodatki. Jakieś tam dodatkowo jeszcze prześcieradła, gdyby chciał jakieś poszewki. To można wszystko oczywiście też wyprać, więc tutaj nie ma z tym problemu. Przy okazji wam pokażę, że do tego kosza my tutaj kupiliśmy taki oto becik. I on jest naprawdę bardzo fajny. Można sobie ten becik zaprojektować samemu. I on kosztuje naprawdę bardzo mało, bo ja nie pamiętam, chyba około 30-40 zł. Więc jak na coś, co można wybrać sobie dowolne wzory, tkaniny i tak dalej i zostanie to uszyte, to uważam, że to jest naprawdę fajny pomysł. To jest, wydaje mi się, bardzo fajny pomysł na prezent, jeśli ktoś spodziewa się dziecka. Możecie takie coś wtedy indywidualnie zaprojektować, dostosować do oczekiwań rodzica. Wydaje mi się, że to jest naprawdę taka super też pamiątka. A my na przykład teraz korzystamy z tego, ponieważ to jest dosyć spore, zobaczcie.
Więc my z tego korzystamy jako, używamy tego kołderkę. I ja Wam, jeśli szukacie becików, to też Wam polecam szukać becików, które właśnie się tak rozkładają całe, tak żeby można było właśnie później z tego skorzystać jako kołderka, żeby tutaj nie było żadnych jakichś takich dodatkowych jeszcze zapięć, czy jakichś dodatkowych rzeczy. To jest takie najprostsze tutaj na taki rzep. Z takiej funkcji becika korzysta się bardzo krótko, więc jeśli później jesteście właśnie w stanie to rozpiąć, to możecie używać jako właśnie taką kołderkę z tej strony tutaj. Nie ma wtedy takiego, nie ma problemu. Powiem Wam szczerze, że tak, jeśli chodzi o baldachim, to ja ani razu tego baldachimu nie wykorzystałam. On tylko właściwie uatrakcyjnia ten kosz, natomiast jeśli chodzi o elementy praktyczne, to ja tutaj tych elementów nie widzę. Producent pisze, że baldachimy służą do tego, żeby ochronić przed słońcem, przed wiatrem, no ale jeśli ten kosz będziemy trzymać w mieszkaniu, to raczej z tego wydaje mi się, że rzadko ktoś będzie korzystał. No ja nie użyłam tego ani razu. W ogóle to mi jest, to było, nie było potrzebne do szczęścia, a właściwie tylko przeszkadzało przy wyjmowaniu dziecka. Druga rzecz to ten stojak. No i teraz ten stojak u nas się średnio sprawdził, bo po pierwsze, jest on mało stabilny. Nie wiem, może innej firmy jest lepszy, ale ten nasz średnio. Druga sprawa to taka, że ten stojak, jeśli macie inne jeszcze dzieci, ale nie jakoś dużo, dużo starsze, to no ja się bałam troszeczkę, żeby zostawiać dziecko samo, żeby przypadkiem te pozostałe dzieci nie zaczęły gdzieś tam tym koszem ruszać. Kołyski nie posiadam, ale też wydaje mi się, że przy tej całej jakby konstrukcji tego kosza, że ten kosz jest bardzo, w sumie bardzo lekki, ta kołyska też może nie być dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce już kołyskę, to są zupełnie inne sprzęty, które są dużo lepsze, które bujają, niż właśnie ten kosz. Że ten kosz, jeśli chodzi o konstrukcję, to jest on sam w sobie po prostu, czy to jest z filcu, czy to jest z jakiegoś tam innego tworzywa, on jest bardzo delikatny, wygina się to wszystko. To jest dobre, jeśli chcemy gdzieś to przenieść, jeśli chcemy gdzieś to postawić, możemy to postawić na kanapie, możemy na łóżku, nawet na podłodze, jeśli mamy gdzieś jakieś miejsce, że to nie będzie nikomu jakby przeszkadzać. To są miejsca, które są dużo lepsze na ten kosz niż stawianie na tych stelażach. To tyle jakby z takich rzeczy teoretycznych. Natomiast teraz, czy to faktycznie się sprawdza, czy to w ogóle, dla kogo to jest i czy to jest w ogóle potrzebne? Ja myślałam na początku, że to jest totalny badziew i że to jest tak naprawdę rzecz designerska na kilka miesięcy, jeśli ktoś chce się pochwalić pięknym pokoikiem, gdzie będzie tam super właśnie taki kosz i że będzie to bardzo ładnie wyglądało. Bo te kosze faktycznie dosyć są takie oryginalne, więc jest to coś takiego bardzo słodkiego. Natomiast czy to ma jakieś elementy praktyczne? No i tu myślałam, że nie, ale jednak okazało się, że tak. Ponieważ my używamy tego kosza dla trzeciego dziecka ze względu na małą przestrzeń i nie mogliśmy sobie pozwolić, przynajmniej na razie, ponieważ jesteśmy w trakcie przeprowadzki, więc zaraz właściwie ten kosz nam nie będzie potrzebny i będzie dziecko miało już normalne duże łóżko. Natomiast na sam początek wiedzieliśmy, że potrzebujemy czegoś mniejszego niż duże łóżeczko. Stąd też pomysł, żeby właśnie zakupić taki kosz. Zajrzyj tam do środka. Co tam jest? To pierwszy w środku ten śpitam. Co tu jest? Co tu jest? Jest, mamy kosz na grzyby. I ten kosz u nas leży na łóżku, naszym łóżku. Dlatego też możemy używać tego kosza dużo dłużej.
ponieważ tutaj nawet nie jest kwestia tego, że ten kosz jest za krótki, chociaż też na to uwaga, należy zwrócić uwagę, tylko kwestia jest taka, że ten kosz jest mało stabilny. Jeśli mamy do tego kosza taki zazwyczaj stelaż z nóżkami albo właśnie kołyskę, to dziecko, które już jest w stanie się podnieść, no może z tego kosza wylecieć. Dlatego też no to jest właśnie tylko na pierwsze miesiące, stąd też jest to mało praktyczne, bo wiadomo, że jeśli kupimy od razu łóżeczko, docelowe duże łóżko, no to posłuży to łóżko nam przez kilka lat. A cenowo masakra, bo ceny zaczynają się od 200 zł aż do kilku tysięcy. Więc jeśli ktoś planuje i tak kupno łóżeczka, to wydaje mi się, że jest to po prostu zbędny wydatek. Natomiast kiedy to się jeszcze sprawdzi? Jeśli na przykład macie duży dom i dziecko będzie miało swój pokoik na piętrze, a wy chcecie w ciągu dnia mieć dziecko pod kontrolą, nie chcecie korzystać z jakichś tam elektronicznych niań, tylko chcecie cały czas widzieć swoje dziecko, to możecie zakupić właśnie taki kosz. No i on jest na tyle lekki, że można go przekładać, przestawiać, więc możecie postawić go, nie wiem, w salonie, w kuchni, gdzie będzie dziecko po prostu sobie spało w ciągu dnia, a na noc już będziecie odkładać dziecko do łóżeczka. I to jest jedna taki mój pomysł i z zastosowaniem tego kosza. Druga opcja skorzystania z tego kosza to taka, jaką my teraz wykorzystujemy, czyli postawienie tego kosza na łóżku i albo na jakiejś kanapie, czyli gdzieś blisko po prostu naszej, gdzieś w sypialni, blisko naszego łóżka. W ten sposób dziecko jest obok nas, ale nie marnujemy jakby przestrzeni na takie tradycyjne łóżko. To zapewnia też oczywiście taki komfort dziecka, że jest to dziecko w takiej faktycznie swojej przestrzeni, że dziecko no, czuje się takie trochę otulone. To jest na pewno jakiś tam plus. Wiem, że często niektóre mamy boją się, że podczas karmienia w nocy po prostu zasną i że mogą zrobić dziecku krzywdę. I to też jest takie rozwiązanie właśnie, że można położyć obok łóżka taki kosz i wtedy odkładać do tego właśnie kosza dziecko. A jest to o tyle wygodne, że ten kosz, jeśli położymy sobie gdzieś tam, nie wiem, na łóżku obok, to wyciągnięcie dziecka z tego nie będzie stanowiło jakiegoś wielkiego problemu, typu nie musicie wstawać, gdzieś iść, wyciągać i tak dalej, tylko macie po prostu dziecko pod ręką. Wiem, że też zamiennikiem tego teraz są takie kokony. I to wydaje mi się, że to jest na podobnej zasadzie, w podobnym stylu można właśnie użytkować. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie też jakieś takie gadżety, które zmieniliście o nich zdanie i na początku uważaliście, że nie, że to jest bez sensu, że to jest niepraktyczne, że to Wam w ogóle się nie przyda, a później jednak Was to oczarowało, to chętnie poczytam o tym w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!